Dobrze, przechodzimy w takim razie do punktu F, projekt zarządu. Bardzo proszę pana radnego o przedstawienie. Dotyczy remontu przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w rejonie skrzyżowania ulicy Blotowej i Prostej. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o rozważenie możliwości remontu przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w rejonie skrzyżowania ulicy Blotowej Prostej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego udało się odremontować przejście podziemne w rejonie dworca głównego, skrzyżowanie ulic Pawiej, Herceplatte, Basztowej i Lucz. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu zarządu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan radny Marek Lelo. Rozumiem, że jakieś zapytanie czy jakaś rozmowa z tym, że zarząd była, że tak była. Prezydentem czy nie? Natomiast chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku, w Wiśle, mieliśmy do zaopiniowania projekt przebudowy tego przejścia podziemnego, gdzie, że tak powiem, nie przyjęliśmy tego, że tak, no bo tak w całości, bo graniczyło to, że tak powiem, nie wiadomo z czym. Rozwiązania, które proponowano nam, nie zabezpieczały naszych potrzeb, ani nie zwiększały bezpieczeństwa tych ludzi, którzy tam mieliby z tego korzystać. A pieniądze za to sobie żądali dosyć wysokie, także... Proszę? Znaczy, gdyby tam było reformowanie tego, co jest, natomiast reszta nie, bo nie chcieli tego zaprojektować tak jak było oczekiwane z naszej strony. Chodziło o osoby nieporozumiałe. O osoby nieporozumiałe. Między innymi. Tak, to dotyczyło teraz tego projektu sprzed roku. To chodziło o to, że projektowaliśmy, to znaczy mieliśmy zamiar przeprojektować całe po prostu to skrzyżowanie. I opinia była taka, że to jest niemożliwe po prostu, że ze względu na torowisko, prawda, i tak dalej, podjazda. Znaczy się tak powiedział, że jest to możliwe, byłoby. Ale w bardzo dużych nakładach finansowych. A w tej chwili jest taka sytuacja, że miasto chce oddać po prostu ten teren komuś imiennemu i on w ten czas będzie się zajmował wyłącznie i remontem i zadba o to, żeby tam był porządek, żeby tam wynajęcia jakichś tam tych budek, jakichś nie tego i w ten sposób. Bo tak samo właśnie działa, tak samo działają właśnie te przejścia podziemne, jak tu w uchwale. No, zostały po prostu odremontowane w ramach tego partnerstwa publiczno-prywatnego, to się udało zrealizować no, w tak newralgicznym miejscu dla Krakowa. No i ten czas dla nas koszty po prostu spadną. Spadną, tak. Ja się rozumiem, że inna chce wydzierżawić jakąś prywatną. Tak, dokładnie. Obiekt czy teren? Obiekt. On ma wypowiedzieć tym najemcom. Całe przejście podziemne. Mają te wstrętne budy pod spodem i wyremontować. I on będzie dbał po prostu o to, on będzie wynajmował. Rozumiem, że w tym momencie, od tego momentu, kiedy zostanie to, nad nie będzie kosztował to ani jednego budynku. Nic. Dokładnie. Nic. Nie ma to nic wspólnego z tym projektem, o którym mówiliśmy rok temu. Bo on był strasznie wysoki, coś około 1 000 000 zł. To były koszty. Nie dotyczy na pewno miasta w tej chwili, po prostu nie stać na taką właśnie na taki remont. Więc ja mam pytanie, panie przewodniczący, do projektodawców tej uchwały, projektu, czy to jest opinia intencyjna, życzeniowa nasza, czy już rzeczywiście jakieś rozmowy się toczą? Były rozmowy z panem prezydentem. I co? I on jest za tym właśnie, pan prezydent Szmiel jest za tym, bo myśmy chcieli po prostu... Jest na etapie poszukiwania. Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. A to jest właśnie nasz wniosek do Zarządu Infrastruktury, prawda, który... Po prostu wiem, że lokalny został już przydzielony, podzielony? Tak? Dobrze, jeszcze nie. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w takim razie poddaję projekt uchwały zarządu pod głosowanie Szanownej Rady. Kto jest za przyjęciem projektu zarządu? 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały zarządu został przyjęty.